Witam serdecznie, pozdrawiam z grupy producentów Elita w gminie Dmosin. Rozmawiam z panią wójt, panią Danutą Superą, z panią Grażyną Wiatr z grupy producentów oraz z panem Pawłem Majewskim, faszyściem wicewojewody Piotra Micieplucha. Szanowna pani wójt, bardzo serdecznie dziękuję za merytoryczną rozmowę. Poprosiłem panią o skoordynowanie i odpowiedź na pytanie, czy w gminie, w której jest ogromny potencjał takiej roślinnej masy odpadowej z sadów i ogrodów, można tę masę również wykorzystać na cele energetyczne? Tak, oczywiście rozmawialiśmy na dzisiejszym spotkaniu o tym i jak najbardziej przeanalizujemy sprawę, ile tej masy tutaj, jaką ilością dysponujemy i będziemy chcieli tą analizę dokonać tak, żeby w przyszłości można było wykorzystać ten surowiec, który posiadamy. Bardzo dziękuję. Panie Pawle, jak wygląda ta masa odpadowa, żeby uzmysłowić wszystkim, którzy jakby nie wiedzą, o czym rozmawiamy? To są gałęzie pozyskiwane z drzew w czasie wiosennej pielęgnacji sadów. I to jest dokładnie biomasa sucha, zielna z sadów, którą można przecież wykorzystać dzięki odpowiedniemu sprzętowi na cele energetyczne. I taką analizę, szanowni państwo, właśnie dzięki grupie producentów Elita zrobimy i wsparciu pani wójt w gminie Dmosin. Pozdrawiam serdecznie, Janusz Kowalski.